Podcast Geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 10 marca 2023 roku irańskie i saudyjskie media państwowe poinformowały, że obie potęgi świata islamskiego zawarły porozumienie w sprawie wznowienia stosunków dyplomatycznych. Te stosunki zostały zerwane w 2016 roku, a jeśli chodzi o to, o marcowe porozumienie, to warto zauważyć, że w rozmowach pośredniczyła Chińska Republika. Ludowa. Oba państwa potwierdziły, że będą respektować suwerenność i integralność terytorialną swoich krajów, mają się powstrzymać od ingerencji wewnętrzne sprawy drugiej strony, a także mają przywrócić obowiązywanie szeregu dwustronnych porozumień, tutaj chodzi szczególnie o umowy o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa zawartą jeszcze w 2001 roku oraz umowy o stosunkach gospodarczych, handlowych i inwestycyjnych z 1998 roku roku. Ambasady w Riyadzie i Teheranie powinny wznowić działalność w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. W najbliższym czasie ma dojść także do spotkania szefów irańskiej i saudyjskiej dyplomacji i ministrowie spraw zagranicznych mają ustalić warunki objęcia misji dyplomatycznych przez ambasadorów obu państw. Władze w Teheranie i Riyadzie podziękowały Chinom za wysiłki na rzecz normalizacji irańsko saudyjskich relacji, a także wyraziły swoją wdzięczność Irakowi i Omanowi za zorganizowanie w tych krajach w latach 2021-2022 negocjacji pomiędzy skonfliktowanymi państwami. Tutaj warto zauważyć, że Arabia Saudyjska zerwała stosunki dyplomatyczne z Iranem po atakach na swoją ambasadę w Teheranie i na konsulat w Meshedzie w styczniu 2016 roku. Wtedy te napaści zostały dokonane przez grupę. Grupy osób, które protestowały przeciwko przeprowadzonej przez władze w Riadzie egzekucji 47 osób, w tym bardzo znanego szyickiego duchownego Nimra al-Nimra. W, no, w kolejnych latach, już po 2016 roku, Arabia Saudyjska, Sunnicka, też warto podkreślić kraj sunnicki, i szyicki Iran rywalizowały ze sobą między innymi podczas wojen domowych w Jemenie i Syrii, no, w których wspierały przeciwne strony konfliktu. Te konflikty w Jemenie i Syrii często były także określane jako proxy, proxy wars między Arabią Saudyjską i Iranem. Oczywiście nie tylko między tymi państwami, ale, ale szczególnie było to istotne jeśli chodzi o relacje między Riyadem a Teheranem. Szczególnie było, były istotne zaangażowania tych państw właśnie w te wojny domowe w Syrii i w Jemenie. Tutaj trzeba także podkreślić, że wojna w Jemenie trwa od 2011 roku. Liczbę ofiar śmiertelnych tego konfliktu ocenia się obecnie na około 400 tysięcy osób. Warto także zauważyć, że 3,5 miliona, miliona mieszkańców tego kraju zostało wypędzonych, wypędzonych z domu. W tym miejscu warto przypomnieć, że Chiny kupują ropę naftową zarówno od Islamskiej Republiki Iranu, jak i od Królestwa Arabii Saudyjskiej. Natomiast ta rola dyplomatyczna Chin na Bliskim Wschodzie rośnie, jest niewątpliwie bardzo istotna i w tym miejscu warto przypomnieć ten pierwszy szczyt Chiny, państwa arabskie, który odbył się w. Pierwszej połowie grudnia 2022 roku, w którym wziął udział prezydent Xi Jinping i przywódcy, i przywódcy właśnie wielu państw arabskich, Xi Jinping oświadczył, że życzyłby sobie, aby rozwijać ideę starożytnego jedwabnego szlaku, już obecnie, obecnie oczywiście w nowej formule, w tej formule jednego pasa, jednej drogi, którą, którą, którą zaproponował na jesieni 2013 roku. Wtedy w ramach Forum Współpracy Chiny, państwa arabskie, obie strony wprowadziły takich 17 mechanizmów współpracy i widać, że Chiny chcą bardzo mocno wyprzeć wpływy amerykańskie z tego, z tego regionu i niewątpliwie to, co się wydarzyło, czyli nawiązanie relacji dyplomatycznych między Riadem a Teheranem jest ogromnym sukcesem dyplomacji chińskiej. To porozumienie saudyjsko-irańskie niewątpliwie jest bardzo, bardzo niekorzystne z punktu widzenia Izraela. Tutaj Tel Awiw jest niezwykle niezadowolony z takiego obrotu sprawy. No, przypomnę tylko, że Izrael od dłuższego czasu bardzo mocno liczył na to, że pod egidą Arabii Saudyjskiej zostanie zawiązany sojusz państw arabskich przeciwko Iranowi. To miał być jeden z bardzo istotnych elementów przygotowywania się Tel Awiwu do prewencyjnego uderzenia na Iran, no właściwie cały ten plan sypie się na naszych oczach, a to za sprawą właśnie Chin. Warto zresztą także przypomnieć, że na tym szczycie Chiny-państwa arabskie Xi Jinping bardzo dobitnie wspominał o prawach palestyńczyków do posiadania własnego państwa i to też pokazuje, że obecnie Izrael jest tutaj w sporym odwrocie. Ale warto zauważyć, że od dłuższego czasu Izrael bardzo intensywnie przygotowuje się do uderzenia militarnego na Iran i wielokrotnie decydenci i wojskowi tego państwa przy, przyznawali, że Izrael będzie samodzielnie w stanie wykonać takie, takie uderzenie. To oczywiście był pewien, była pewna figura retoryczna, był to pewien lewar na nową administrację amerykańską, oczywiście na czele z Joe Bidenem, jak się okazało dosyć skuteczny lewar, ponieważ w lipcu ubiegłego roku została podpisana Deklaracja Jerozolimska, w której Stany Zjednoczone bardzo mocno wsparły Izrael i właściwie dały takie zielone światło do ewentualnych rozwiązań siłowych. Te ćwiczenia wojskowe, które już także w podcaście geopolitycznym opisywałem, mam na myśli i Rydwany Ognia z 2022 roku i Juniper Oak z początku tego roku jasno wskazują, że Izrael testuje takie możliwości właśnie samodzielnego czy wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi. Prewencyjnego uderzenia na, na Iran. No ale niewątpliwie jest to dzisiaj scenariusz o wiele trudniejszy dla, dla Izraela, biorąc pod uwagę to silne zaangażowanie Chin na Bliskim Wschodzie oraz normalizację relacji saudyjsko-irańskich. Saudyjsko Tym istotnym przemianom politycznym w regionie towarzyszą bardzo bardzo silne, masowe protesty w Izraelu. To jest niezwykle istotny czynnik. Trwają te protesty już jedenasty tydzień. Izraelczycy wychodzą na ulice miast w sprzeciwie wobec planów takiej radykalnej reformy sądownictwa, którą jeszcze w styczniu bieżącego roku przedstawił rząd Benjamina Netanyahu. Chodzi o między innymi o ograniczenie uprawnień Sądu Najwyższego. Tutaj zarówno spora część opozycji, jak i spora część obywateli Izraela uważa, że rząd Netanyahu chce przekształcić demokrację w dyktaturę. Niektórzy komentatorzy nawet tutaj straszą potencjalną wizją wojny domowej w Izraelu. No, faktem jest, że ta sytuacja, w której na na ulicę Tel Awiwu wychodzi, wychodzi 200-300 tysięcy protestujących. Nie sprzyja stabilności politycznej tego państwa, nie sprzyja także elastyczności w prowadzeniu polityki, polityki międzynarodowej. Dziękuję Państwu za uwagę.